Tworzymy tam po północnej krawędzi ulicy Zwierzynieckiej i też Ronda Kaponiera dwukierunkową drogę rowerową, która też nie ingeruje w pas ruchu samochodowego. I myślę, że to jest coś, co też jest ważne dla mieszkańców jeżdżących rowerem. Przy okazji dodajemy sporo też zieleni niskiej w tamtej części ulicy Zwierzynieckiej, w rejonie też ulicy Gajowej. Ja się cieszę, że ta inwestycja ma miejsce, ponieważ to też taki element takiego porozumienia, które zawarłem kilka lat temu z środowiskiem rowerowym, które z kolei przystało na moje argumenty związane z kolei z likwidacją pasa rowerowego, który biegł środkiem ulicy Święty Marcin przed Kaponierą, który w mojej ocenie w tamtym czasie, niezależnie od trwającej tej inwestycji, bardzo mocno korkował z kolei wyjazd z centrum miasta, tym bardziej, że była już gotowa infrastruktura rowerowa na chodniku. Rowerzyści przyjęli te argumenty, wypracowaliśmy ten konsensus, dzięki temu te rowery znikły ze środka jezdni, to też poprawiło bezpieczeństwo w mojej ocenie. Mi się korkowała też ulica Święty Marcin na wyjeździe właśnie z centrum, a w zamian dostają bezpieczną też drogę rowerową od strony Jeżyc i myślę, że to jest obopólna korzyść dla wszystkich.